Trudno sobie dziś wyobrazić dziennikarstwo bez internetu, gazetę bez internetu. Ja pamiętam, kiedy przychodziłem do pracy nie tak dawno temu, bo 7 lat temu, w 2007 roku, to strona internetowa stołecznego wydania Gazety Wyborczej była bardzo uboga. Na tej stronie wisiały teksty przez kilka dni, nawet kilka tygodni. Zdarzały się takie przypadki. Dziś trudno to sobie wyobrazić. Teksty na tej stronie pojawiają się kilka razy dziennie, nowe. Strona bardzo szybko się zmienia. Są tam informacje ważne, mniej ważne. Czy ta strona internetowa też współgra z wydaniem papierowym? Nie da się dzisiaj przetrzymać wiadomości do dnia jutrzejszego. Często suchą wiadomość na bieżąco niemalże, na żywo wrzucamy do internetu, a w wydaniu papierowym staramy się już rozbudować temat, dodać coś ponad to, co jest w ciągu dnia, co było w ciągu dnia poprzedniego w internecie. Jakieś analizy, komentarze, opinie fachowców z danej dziedziny. Na pewno internet jest wielkim sprzymierzeńcem papieru, trzeba to umieć wykorzystać. Dobrym przykładem jest Marsz Niepodległości 11 listopada i rozruby z tym związane w Warszawie, kiedy nasi dziennikarze, ja byłem w samym środku wydarzeń, widziałem płonącą tęczę, widziałem płonącą budkę strażniczą przed ambasadą rosyjską. Na bieżąco wrzucaliśmy informacje do internetu. Tysiące ludzi w całym kraju, setki tysięcy można powiedzieć, śledziły naszą relację na żywo, ale na tym nie zapoprzestali. Kolejnego dnia, następnego dnia Gazeta Stołeczna miała bardzo duży wzrost sprzedaży. Ludzie po prostu chcieli wiedzieć, co się wydarzyło. Byli ciekawi naszej opinii, poszli do kiosków i kupili gazetę papierową. To jest dobry przykład tego, że internet i papier to są nierozdzielne.